Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzisiaj będziemy zwiedzać Gorzów w towarzystwie rodowitych gorzowian. Tak. Jak to się tam mówi? Gorzowian. Gorzowian Wielkopolski. Wszyscy są tutaj z Gorzowian. Będziemy się zachwycać miastem. I mają tutaj rzeczkę. W przeciwieństwie do mieszkańców Gorzowa jest bardzo bystra. Przepraszam wszystkich mieszkańców, ja znam tylko takich. Tak, to jest przedstawiciel, także no wiecie. No wiecie. Także tak. Dobra, znajdą cię. Ej, wiesz, że teraz mnie znajdą i dobiją. Nie, no tak naprawdę, przepraszam wszystkich, chodziło mi tylko o Natalkę i Matiego. No a mój brat to co? Jeszcze tak. O twoim bracie jeszcze to wolę nie mówić, tak? Nic. Atka. On przed kamerą tylko taki kozak. Taką mamy obstawę. O właśnie taką. Dlatego nie mowasz, zaraz przemówi. Jak się ten park, czy się jakoś nazywa, czy go jakoś nazywa? Park róż, no przepięknie, tak. Są róże, ojej, ale jestem spostrzegacza. Zapatrzyłam się na rzekę. A rzeka się jakoś nazywa, czy to jest taka mniejsza rzeczka? To wymyśl jakąś nazwę ładną. To jest chyba Gorzówka. Gorzowska, Gorzałka. To jest rzeka parkowa, no. No, róż, ona podlewa róże po prostu. Podlewo róża. A tam mamy bajorko. I bajorko jest. Ej, ładnie tutaj, pięknie. Rzeka zakręciła i tuż za zakrętem dowiedziałam się, że to jest kłodawka. Tutaj jest przepiękny pomnik wodzianek, ku czci wodzianek Kuby Wojewódzkiego, które nalewały tak. Wodę. Dzieliesz. No co, no dobrze, mówię, to teraz weryfikujemy te informacje. Co to za pomnik? Co to jest za pomnik? Ja jestem magazynierem. Pani Angier, proszę mi powiedzieć, czego to jest pomnik? Baby z naczyniem, tak? To są gołe baby w wodzie. No to super i właśnie dlatego to jest kolejny mój ulubiony pomnik, gołe baby. W każdym mieście Rafał ma swój ulubiony pomnik nagich kobiet. Dlatego tak się nazywa, goła baba, trzy gołe baby z wodą. W rzece parkowej. W Gorzałce. Tak, ale bardzo dużo kaczek się śmieją w moich żartach, nie to co oni. Drodzy Państwo, to jest mój ulubiony park od dziś, ponieważ nie dość, że tu jest mnóstwo pięknych kaczuszek, to jest to również strzała taka. Bardzo strzała. Piękna i taka połączona z astronomicznymi rzeczami i super jest, co to jest? Strzała w kosmos. Kowalewski. Pomnik strzały w kosmos. Coś tam, no bardzo ładna strzała, bardzo mi się to podoba, dzisiaj będziemy... Podobno strzelać zupy. Myślałem, że telefon mi dzwoni, dlatego się zacięłam, ale nie dzwoni. A rozejrzyj się tutaj, że tu jest taka różanka też. Tak, tu też jest różanka, ale z drugiej strony mi się bardziej podoba, bo jest mnóstwo kaczek. Nie tak, że 3, 5, tylko mnóstwo. Więcej od 3 i 5 to mnóstwo. Znajomi. No. Średnio. No. Gorzowianie, czy tam coś tam. Taka nam się znowu pogoda trafiła, bo tak to mówiłyśmy, że akurat w piątek przyjechaliśmy, to mieliśmy taki domowy dzień, to tam nam się dopasowało, bo trochę padało i tak się nie zapowiadało. W domu mamy pięknie i słonecznie. No, teraz jest naprawdę przyjemnie.
właśnie wyhaczyłam jakiegoś chyba żużlowca, bo to przecież Gorzów. Edward Jancarz. Jest jako... A nie, że mieszkańca, tak. Zaraz się dowiemy, kim był Edward Jancarz. Drodzy gorzowianie, kim był Edward Jancarz? Jakiś żużlowiec? Żużlowiec. Tutaj jest katedra, której pożar był już jakiś czas temu, właśnie jest odbudowywana. Jak poprzednio byliśmy, to jeszcze było przed pożarem, czyli to jakoś tak w ciągu 2 lat ostatnich się działo. Tutaj pan nie ma motocykla, nie ma nawet ubrań. I nawet podpisu nie ma za bardzo. Ale wygląda jak taki więzień w okowach. Więzień Azkabanu. Tak, tak wygląda, jak Sirius Black. Prawie, że. Pomnik Siriusa Blacka, ale spacerujemy dalej, bo chcemy zobaczyć, tak, czy jeszcze wiele magicznych miejsc. Tak. Mówiłem wam, był już Sirius Black, teraz pomnik tej czarownicy, co Lataja na miotle miała. A właśnie, no. Ja myślałam, że Natka jest tu jedyną czarownicą, ale jednak ale nie. Bo to jest miasto czarownic. Miasto czarownic. I Harry'ego Pottera. Tak. A tam słychać jakiś wykład tego, Dumbledora. On tutaj takim głosem przemawia, rozpoczęcie roku. Ej, to ja już wiem, na kogo głosować. Głosuj na Dumbledora. Numer 1 na liście Gryffindoru. W Gorzowie Wielkopolskim jesteśmy po raz drugi i znamy go dzięki naszym przyjaciołom właśnie, ale również dzięki Kasi. Pięknie jest żyć, która z Gorzowa pochodzi i czasem tutaj coś do internetu wrzuca. Pozdrawiamy. I też właśnie gorzowskie kamienice często gdzieś tam w internetach widują. Dotarliśmy do takiego ścisłego centrum. Tu strasznie dziwne stonogi chodzą. Trzeba uważać, kurczę, naprawdę, magiczne. Teraz akurat śpią, ale jak się obudzą i zaczną gonić, to lepiej uciekać, tak. Tutaj. Następnym razem, jak przyjedziemy, być może już będzie deptak taki przy katedrze. Tak jest. I tu jest taki piękny plac. I naprawdę jest bardzo fajnie. Tu jest taki, o, prawie że dywan, patrzcie, jak to jest miękko. Tylko nie czerwony, bo farby zabrakło. Tak, na razie taki. Taki, o, później będzie czerwony, jak już wszystko tu wysprzątają. Pomnik wodzianki. Gdzie ta wodzianka? Jest, faktycznie. Albo chłodno, bo tutaj w cieniu to zawiewa trochę, no. Ona zaraz będzie w cieniu akurat. Dlatego muszą dłużej nosić w wiatrach albo w butelkę. Tak jest, właśnie na to. A że oni chcą być eko, to właśnie w wiatrze, dlatego jest ten pomnik, a nie w butelce. A tak, żeby walczyć z tym, tak, dlatego z plastikiem. Dlatego w drewnianych tych nosi. W sumie w kamiennych, to jeszcze bardziej eko. No jeszcze ciężej. To tu już jesteśmy przy rzece. I to jest Warta. Tak. Warta zobaczenia? Warta. Tylko że browary na razie mamy w remoncie i w sumie to tak wszystko jest pozamykane, rozwalone. No dobrze, dobrze, remontujcie dalej. Przyjedziemy się zachwycać następnym razem. Dobrze. A teraz się będziemy zachwycać włosami tej kobiety. Zobaczcie, jak one powiewają na wietrze. Weź nam, musisz ten. Ja zaraz twoje włosy. Nie, ja muszę je uwiecznić, przecież to jest niemożliwe. Nie wiem, jak to działa. Ty też masz piękne włosy. Takie? A tutaj pomnik ośmiernicy. Yeah. Właśnie tam ludzie. Samoobrona. Gdzie? Dosa. Pomnik ośmiernicy wielki, tak. O, tutaj pamiętam, też byliśmy. Jestem ciekaw, co z tymi wszystkimi restauracjami. Na taki długi czas zostało to zamknięte wszystko. Tak, piękne widoczki i deptak. I tutaj w remoncie wszystko, więc restauracje pozamykane, ale... Mnóstwo restauracji, przed restauracjami stoliki, namioty, parasolki, także no fajnie było. Tak, to ci teraz uwierzę. Naprawdę, a tam są papugi. A tu nie trzeba tak jechać, to jest ścieżka rowerowa, tak zygzakiem. Pani musi jechać po zygzaku. Ej, pan, nie widziałam w aparacie. A pan też nie widział, bo miał okulary ciemne, bo to jest ścieżka rowerowa. Pan jechał. Patrz, a tu. Tak, i trzeba tym właśnie, o, szlaczkiem. Trzeba bardzo uważać, jak tu się jest pieszym. O, widzicie, już jakaś stuczka. O, jacy! Zobaczcie, kto nas tutaj zawołał. To przyszliśmy. Ale numery, to są papugi w środku. O! Ale ich jest mnóstwo. Gołębie to. Jakie gadły. Faktycznie, to gołębie. Tu, jakie piękne. Kolorowe. Piękne, co? Ale fajnie. Dawasz? Tak, trzy, cztery. Ale podoba wam się w Gorzowie? Tak. A to jest plac zabaw dla tych papug. To jest jak Hyde Park. Hyde Park. Oj Boże. Nie, no ładnie. Ja tu zostaję. Rzeczka ładna. Tak.
totalnie się nie podejmę aktualnie. A chcesz nie powitać? Idźcie na tą dla dwójki! Ej! Tamtą! Tylko nóg nie podkładajcie. No ta już się rozsiadła. Za dużo tostów dziś. Tak będę siedzieć. Super. Dostałam w dupę od mamy i tak będę siedzieć. Yeah. Dziwna ta huśtawka. Nie podoba mi się. Ja bym poszłam na karuzelę bardziej już chyba. Yeah. Z Natalią na plecach teraz. Natka zajęta. Jo. To jest prawdziwy trening. Ej, to jest super! Chodźcie tu! Chodźcie wszyscy! Trening na astronautę będzie. A nie spadłeś tego? A myślałam, że Natka leci. Siądu. A tu już kręcimy teledysk teraz? Nie, już teledysk rwała. Co ty mi da? To była katastrofa lotnicza. Kurde, jak gładko, nie? No, to jest smutne, nie? Co daje takie lekkie, nie? No, to jest na tej zasadzie, że... I one się trzymają tu i podciągasz się im. Podciągasz się normalnie i właśnie chodzi o to, że jak zarzucisz nogami, twoje ciało już zaczyna się cofać i ty jeszcze się podciągasz, to wtedy plecy po prostu automatycznie tak się zarzucają. Aha, ale to jest rzut taki. No, nad garstkiem muszę zobaczyć. Też na wyższym. Na wyższym jeszcze? Lepiej na wyższym, matko. O, następny! Ale wyzwanie! Będzie wam gorąco, już nie wiem, bo trzeba kawy. Przygotowanie. Oj, Dawciu, na razie najlepiej ci to wyszło. Rafał zgubił zęba. O, prawie. Ale Mati, bo Dawid jest lekki. Do skutku to zostanie mama. Dawid jest lekki, jemu to ty też ten. Jesteś lekka, to dawaj. No możesz, ale... Natka, no przecież. Muszę to uwiecznić. No, jeszcze trochę potrenować. Chłopaki analizują swoje ćwiczenia. Tak jest. O, jaka siła tam, no, proszę. No, na trzepakach dla dzieci, Boże. Przeszliśmy sobie tutaj deptaczkiem po jednej stronie, a teraz idziemy sobie mostkiem, tu, na te kule i będziemy podziwiać widoki. Tak. Widoki z mostu. Na bulwar nadwarciański? Nadwarciański. Nadwarciański. Wschodni ten był. Tak jest, tutaj sobie teraz drepczemy. Tak, zmierzamy sobie tam. I tam jest centrum handlowe Nowa Park. Tam jest spichlerz. Spichlerz? Gdzie? Tutaj jest, po drugiej stronie. O, i widoczek piękny. Po tamtej stronie plaża. Ok. Zbliżamy się do punktu widokowego, kosmicznego. A co jak wejdziemy do środka, to wystartuje w kosmos? Kiedyś w środku były restauracje. O! Wszystko zjedli, już nie ma. Jesteśmy pod rakietą kosmiczną. A tu się wchodzi schodkami. Na górę do tej kapsuły. Dobra, platforma widokowa. To jest jakiś regulamin. Dzień dobry. Korzystanie. Jest obiektem ogólnodostępnym, ale zamknięty. Ha. Nie wiemy, czy uda nam się dostać do środka, ale jesteśmy w centralnym środku Gorzowa w tej chwili. Co tam stało? Nie wiem, zaraz pani otworzy. O, dzień dobry. Wszystko już wiecie, tak normalnie, wszystko. Jakby ktoś przyszedł, to by nie wiedział. Nie domyślił no, się chyba, że trzeba tam podejść w odtajem. No ja sam wiem, jak się z kumplami tutaj. Trzeba zapytać tak kursu? O. I wchodzimy na górę. Udało się. No to już tutaj jest jakaś informacja praktyczna w końcu w tym vlogu i sprawdzona i wymyślona, że jeżeli byłoby zamknięte, to trzeba po prostu zapytać, tak? Nie, żeby... pukać do okna. Thank you.
Wylądowaliśmy w uroczej kawiarni, w której to do kawy dostaliśmy hamburgery, fryteczki, ketchup i gości mamy pięknych tutaj. Jacie na pasie, no. Chcesz coś dodać? Nie, chciałem, ale uznałem, że to się nie nadaje do vloga, bo to jest zbyt nieadekwatne. A. Tutaj uwaga, warto było poczekać dłużej. Ten, co dostał ostatni, dostał najpiękniejszy. My jakieś biedne kawy dla biedaków, a tutaj jakieś, proszę ja bardzo. Ja sobie sama dosypałam czekolady i kakao, a szlachta tutaj gorzowska, tak, proszę bardzo, jak się bawi. Jesienne, boskie. Szybka przesiadka. Zaparkowaliśmy sobie pod Filharmonią Gorzowską. I kontynuujemy spacer. Można tam jakieś schody fajnie widać w środku. Cyk, gdzie? Cyk, schody. Ojej, faktycznie, nie widziałam ich. Dobra. Też fajny widoczek musi być, jak się wchodzi. Zabierz mnie do Filharmonii, gdzie mieszkamy tobie. Dziękuję. Biłabym brawo, ale mogłabym zniszczyć aparat. To jest sztuka awangardowa. Współczesna. Bardzo udany. Pogoda idealna. Nasza parasolka. A dusi się? A dusi się nie dusi. Się przytula. Ale jeździmy super Mazdą, Dawid. Fajne autko. Fajne. Dotarliśmy do domku, ale tylko na chwilę. Rozgrzewamy się herbatką. Przebieramy. I zaraz w nieco innych klimatach się spotkamy. Jesteśmy tak jakby gdzieś pośrodku niczego aktualnie. Składamy łuki i takie inne. Ustawiamy cele i będziemy zaraz trenować tutaj strzelanie. A nie będzie łatwo, bo już jest trochę ciemno. Także się tutaj w ten sposób doświetlamy. Wszystko odpowiednio zaplanowane. No tylko, że ja nawet nie widzę tarczy teraz o tej porze już. Wszyscy jesteśmy tacy teraz. A tak w ogóle to się szybka transakcja. Hol zakupowy zrobię. Rafciu prezentuje nową kurtkę. Ja mówiłam, że którą kupiła od mojego brata. No właśnie, mówiłam ostatnio, że on tak ze swoim bratem, ale to nie tylko ze swoim bratem. Z innymi braćmi też takie różne transakcje przeprowadza i ma kurtkę na przykład teraz. Strzelamy nie pod takim kątem, żeby nam strzała się zsuwała w lewo, tylko lekko pod takim, wiesz. Żeby strzała leżała sobie wygodnie na tym. Strzału nie dotykamy tego. Trzymamy poza strzałą, rozumiesz? Trzema palcami strzelamy, trzymamy poza strzałą. Naciągamy łuk stojąc bokiem do momentu, do policzka powiedzmy nawet nie. No tak jak czujesz, że cała ręka się napnie. Po prostu. Celujesz. Strzelasz, po prostu patrzysz na cel, nie? Ja też chcę z rękowiczką. No przecież. Ciekawe. Dajesz. Strzał! Wow! Yeah. Ale pięknie. A my wyglądamy na ucznictwie, tak? Jak jakieś matrioszki. Tak, trochę. Mamy tyle samowar. Ale jest zimno bardzo. Jakoś Jezus. Tak. No, wcześniej było zdecydowanie cieplej, ale się skończyło. No, już jest zimno. Teraz się grzejemy w blasku reflektorów samochodu. Jest! Pięknie! No! A tu proszę Państwa pistolet też! Ej! Yeah.
Wow, dałeś radę. Aduś, chodź. Tak, tak, tak. Podejdź stąd. Dostaniesz strzał. A, bo to wszystko nagrywa. Nie chciałam stresować, to nie mówiłam. Wow! Ewa, lewa, lewa, lewa. Ja nawet tego go nie naciągnę. Nie ma siansi. Ada strzela teraz z pistoletu. W poziomie, nie? Żeby było na równi. Iskra poszła! Tak, możesz. Dawaj, Dziocha. No i jest. 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 A wyprostuj ręce i bardziej tyłek do tyłu wypnij. Nie, proste. Zgarb się. Ręce prosto, tyłek do tyłu, obydwie nogi. Fajnie się strzela. Strzeżcie się, hejterzy, mamy taką ekipę. Strach się bać. A wy co robicie w niedzielę wieczorem? Natalia, czy ona gra? Aż cięższa sam. Ja cię, jestem normalnie, nie wiem, z 5 kilo cięższa. Czymś mnie tu opatulili, nie wiem co ja mam na sobie nawet. Ale najważniejsze jest to, że teraz strzela Natka. Idziemy, idziemy. Aż się zarzuca. Jak nakręcić to zaraz. Natka strzeliła z iskrami, nie było nikogo. Ja. Z iskrami? Tak. Ej, ale... Ej, ale ciężko jest naciągnąć. No, weź na coś opowiedz. Co ja tu pomieszczę? Co? Nie, to są puste, ale co ja tu mam? To ogólnie są... Ładownice na magazynki na karabinowe. Jakieś kanapki, snickersy. Na puszki Coca-Coli. To jest torba zrzutowa, czyli jak ci się magazynek skończy, to wrzucasz go tutaj, żeby potem nie szukać. Papierki jakieś. Z tyłu masz na maskę. To jest ogólnie na maskę taka torba. Nie wiem, czy będzie widać. Widać. Po drugiej stronie masz apteczkę. Ja cię, Natka, zobacz. Taburę masz na broń boczną, nie? Dobra, wszystko pod ręką. Wszystko, czego potrzebuję, jak wychodzę z domu o tej porze. Super. W różnych kolorach są, czy tylko czarne? Oliwkowe. Oliwkowa? O, jest oliwkowa faktycznie. Nie, oliwkowa też do wszystkiego pasuje. Ale się naprawdę nie da. Ciężko. Jest strzał Natki. Mam nadzieję, że już jej żadne strzały nie zostały, bo tak trochę się na linii tu znalazłam. Bosko. Pani uczniczko. Czyli kaptur skrytobójczy nie działa. Tak. I pomaga. Szkolenie Adrianny tutaj. Uwaga. Ale zgarbiona? Zgubiłaś cel! Dawaj, Dziocha. Jedziesz, Dziocha. Teraz jestem profesjonalnie przeszkolona. Profesjonalny zabójca z kamerami, ze wszystkim. Weź przeładuj. Trafiona. Nie, no, tylko góra. No, no. Czasem strzela, czasem nie. To tak jak Rafał. Strzela jak ty strzelasz, no. Dziwne. A weź tak szybko. No nie wiem, nie wiem. O. A jest. Raz leci, raz nie. Nie, bo jak się to zawsze się pomaga. Stara zabawka, coś się zsypło chyba. Pięknie, Dziocha. Superowo. Dobra, już wszyscy padli. Patrzcie jak gaz. Skończył się. Uczniżka Adrianna teraz, zabójca numer 1. Z Ligi Zabójców. Dokładnie, sam ten. Proszę. A Natalka strzela z pistoletu. Ja to zawsze. Dwie zabójczynie. Na jednym placu boju. Coś pięknego. Trzymaj strzała. Teraz zimne, nie? Tak, takie klimaty wieczorne.
Nie, no i właśnie dlatego nie umiem, bo jak się ktoś na mnie patrzy, to nie skupię. No to wracamy. Właśnie nie. Ej, odwróćmy się. Trzeba przeszkadzać. Jeszcze trzeba się drzeć. Niżej na noga. Odwróćcie się. Nie patrzymy. Nie patrzymy. Nie patrzymy. Nie patrzymy. Trochę za bardzo. No bo daleko jesteś teraz. No, za bardzo w lewą, w prawą stronę. Bardziej w lewą. I wyżej. Ale daleko pojechałem. Już starczy. Misiek, ej, nie, stop, co jest? Kup się, żołnierz. No logowaliśmy, tylko przytulaliśmy, bo już podjechał nasz Flixbus i życie jest okrutne. A jutro jest poniedziałek. Dobra, koniec tej czułości. No, takiej pobudki jeszcze nie mieliśmy. Jest 4:10. Przed chwilą obudziły nas słowa przystanek Zgierz. Ogólnie mieliśmy wysiąść w Łodzi, ale już poprzednio jak jechaliśmy do Gorzowa, zorientowaliśmy się, że bez sensu zupełnie robimy jadąc w stronę do Łodzi. Przepraszam, przypominam, jest 4:00, a my się właśnie obudziliśmy. bo bez sensu, jechalibyśmy do Łodzi i później jeszcze wracali i jakby nadrobiliśmy drogi. Po prostu nie wiedzieliśmy o przystanku w Zgierzu, a jeżeli mamy taką możliwość, to wysiadamy, bo po prostu ze Zgierza jest bliżej do Ozorkowa niż z Łodzi. Jest lodowato, a my kierujemy się na najbliższy przystanek i liczymy na to, że znajdziemy autobus, który jedzie do Ozorkowa właśnie. Bo mamy wielką walizę ze sobą, a jest 4:00, a my dopiero się obudziliśmy. I z widokiem na rozkopany Zgierz bardzo dziękujemy za oglądanie vloga. Zapraszamy do subskrybowania. Kliknijcie. O, budził się. Zostawienia łapki w górę. No i jeszcze tak podsumujmy szybciutko, że no to był cudowny weekend oczywiście i bardzo, bardzo się cieszymy, że mieliśmy możliwość spędzić go w tak cudownym towarzystwie wreszcie z naszymi kochanymi Natką, Matim i ich rodzinką, bo już bardzo długo się nie widzieliśmy jeszcze trochę i by minął rok, co w ogóle jest przerażające, więc naprawdę fajnie spędziliśmy teraz ostatnie dni. Tymczasem lecimy spać, bo dzisiaj idziemy do pracy, bo już jest następny dzień i następny vlog. Garaż na gdzie spać, jak to wszystko rozchopane. A no, trzeba się jakoś odnaleźć, no. Do jutra. Dzisiaj. Następnego vloga.